Witam, ale cześć, siemanko, ja jestem Just Mr. Matthew, witam was na moim kanale, witam was na moim pokładzie, witam was w kolejnym odcinku z gry Nata Tajemnic. Cofnąłem się, moi mili, tutaj do Gergulca, po to, żeby wam pokazać jedną rzecz, bo się okazało, że jeden bonusik pominąłem, sekret, aczkolwiek to zaraz po krótkim intro. No i teraz tak, moi mili, jak wróciliśmy, to jak kliknęliście sobie tutaj Gergulca, to jak pamiętacie, tutaj była skrzynka. No i sobie tą skrzynkę wziąłem, tutaj była karta. Aczkolwiek tu było coś takiego. I to już nawet nie pamiętam, czy ja to flipendowałem. Aczkolwiek... jak to zrobicie, to potem sobie wracacie tutaj i jak wciśniecie flipendo na tym, co spadło, otworzy wam się szafeczka. Szafeczka, znaczy się w sensie półeczka, sekret ukryty, wiecie, o co mi chodzi. Derwent Shimpling, 1912, czas obecny, aby wygrać zakład, zjadł w całości jadowitą tentakulę i przeżył, choć wciąż jest purpurowy. O, niektórzy to mają posrane, nawet w świecie Pottera. No i jak już to sobie zrobiliśmy, to lecimy dalej. Fajny rekord miałem poprzednio. Zobaczcie, 1994, mój rok urodzenia. Więc teoretycznie ja już tu chyba byłem, moi mili, więc ja tu zrobię cięcie. I pojawię się tam, gdzie skończyliśmy poprzedni odcinek. Dobra, moi mili, skończyłem mniej więcej tutaj. Chyba. Tak mi się wydaje. Tak, to są gnomy. Ja te gnomy mogę wypuścić, to one zjedzą te grzyby. Chyba. Tak mi się wydaje, że przynajmniej powinny. O, patrzcie, jak sobie je... Co z tego, że on to je, jak on mi po tym nie pomoże, tylko jeszcze pewnie... pierdzielić będzie chciał moje fasolki. Paduwa. Mogę cię do jednej dziurki wrzucić z twoim znajomym? A nie będziecie w jednej ciemni siedzieć. A? Ty może pójdziesz do drugiej, bo żeś się chciał ukryć. O kurde, grzyba wziąłem. A nie go. Jak się zakamuflował. To za menda. No do dołu ty. Ja wiem, że nie chcesz, ale musisz. Dobra, teraz podejrzewam. Ale się tłucze. Podejrzewam, że mam iść do góry. Tutaj mamy... a nie wiem, co to jest, kurde, tentakula? Nie, chyba nie. Nie mam pojęcia, nie kojarzę tych magicznych stworzeń z Harry'ego Pottera, oprócz hipogryfa, lol. Daba, chodź tu, bo ja chcę twoje życie. Uuu, to się budzi po pewnym czasie. Bo ty masz dwa te łby, którymi bijesz. No dobra. Co to we mnie rzuca? A coś we mnie rzuca, lol. O cholera. Co to jest? Co to jest? Co to we mnie rzuca? Ciekawy gnomik. No dobra. Był gdzieś sekret, z tego co pamiętam. To tu musiałem... Skoczysz, Harry? Skoczysz. Co to są jakieś, kurde... To jest te z Strażników Galaktyki. Ja jestem... Coś tam. O! Ja dobrze zrobię. O ja pierdziele, chyba źle to zrobiłem. Defenders!
Teoretycznie teraz to już pies to trącił. Dajcie mi te fasolki. Dziś nie, no tu musiało coś być, moi mili. Tak to spierdzieliłem, to się wkurzę. Tam. O. Jak ja wskoczyłem tu. Dupcyłem trochę. Może? Może tędy mi się uda. Nie do końca zdupczyłem. O! Ale chmury mam. Dobra. Ale się miotam w tym poterze, także głowa mała. Nie ogarniam. Nie ogarniam gier dla dzieci. Dajcie mi to, eliksir wiginowy mi się przyda. Na bazie alkoholu to tym bardziej. A, fasolka, chodź tu. Karta czy nie karta? Karta, moi mini. Blenheim Stalk, 1920, czas obecny, ekspert w dziedzinie niemagicznych oraz autor wielu książek, m.in. Niemagicznik do studia magii niemagicznych. No dobra, to w takim razie sobie wracamy. Oknem podejrzewam, że się nie da wyskoczyć. Jak ktoś skrzypi, to sorry, to tylko moje krzesełko. Stary grat, którego muszę już wypierdzielić. No dobra, i co teraz tędy? Oj ty, Mendo. Ja jestem gru. Gnu, gnu. Gnu to jest ta. Koza. A on nie rzuca przypadkiem do mnie składnikami kory wiginowej czy coś? Nie da? O nie. O nie, dziękuję. Tutaj coś już zostawiłeś? No tak, dobrze mówiłem. A nie, to z nich wypadają chyba. Co za brutalna gra. Dobra. Tutaj trzeba będzie, podejrzewam, wrzucić ślimaki. To jest akurat easy peasy. Tam na górze widzę, że już coś jest. Wow, jaki slajd zrobił. Ja nie wiedziałam, że one tak potrafią. Idziemy tam, idziemy tam, idziemy. Idziesz spać, idziesz spać, idziesz spać. Ciekawe, jakie cię teraz stąd. Ja pierdziele. No, typie. Ziom. Czekajcie, to się da? Kurde, podejrzewam, że jakoś się da. To jak? Ty tam już byłeś? Czy to nie ty? Lipendo! Tak, ty już tu byłeś. A, to tylko... O, patrzcie, co znalazłem. Czyli co, tylko jednego trzeba było wrzucić? Nie no. A, jedno tu jeszcze. Wiedziałem, że coś nie tak, bo mi się brama nie otworzyła, lol. No, a ten chciał mnie zaatakować i cutscenka się włączyła. Właśnie tak tego... tylko jak tam wejść? Sekret i tak mi chyba już odczytało, moi mini. Rozejrzyjmy się. A, już widzę chyba. Lina. Brawo ja. Dla mnie jednak czegoś ta się muczy. Idziemy do gargulca. Chciałbym trochę pozwiedzać, powiem wam szczerze. Już takie robienie misji w każdym odcinku to jest trochę nudzące. Chyba następny odcinek to będzie tylko zwiedzanie. Spadaj, cieciu. Zdrewniały, spróchniały. W tym wypadku faktycznie spróchniały. Boże, ile tych pajęczyn.
Zejdę się tak powolutku, moi mili, żeby potem nie robić jeszcze tego raz, bo ja już mam dość powtarzania tych sekretów. Tak, chciałam zobaczyć, czy na pewno nic tu nie ma. O, Harry Potter mi przelegował. Widzicie? Harry Potter mi przelegował. Ale beka. Ale beka, Harry Potter mi przelegował na GeForce. Dramat. Siema, żaba. O, chciałam w żabę strzelić. Ale wait, ja już tu byłem. Dobra, chyba to. Nie byłem. Ja tu byłem, bo robiłem to, moi mili, bo chciałem pokazać wam ten sekret, który pominęliśmy w poprzednim odcinku. Znaczy, pominęliśmy, ja pominąłem. Jestem słaby do sekretów. Karta. Na 100% będzie karta. Wiedziałem. Szkoda tylko, że brązowa. Eladora Ketedrich 1656-729 odkryła właściwości goździka, gdy dusząc się po jego zjedzeniu włożyła głowę do wiadra z wodą. Właściwości goździka? Potem Harry Potter... A. No dobra, tylko gdzie teraz? Tędy. Dobra, od razu widzę. Defindo! Trochę mnie zraził ten Potter, w sensie mówię o komnacie tajemnic, tymi bagami, tymi lagami i tak dalej. A po drugie też może jestem trochę dla niego niesprawiedliwy, źle do niego podchodzę, bo ja jestem mega, ale to mega fanem trójki. I chcę zagrać w trójkę już. Dziesiąty sekret, o kurde, dobrze mi idzie. A, chyba zebrałem już 10, czy tam 40. Czyli drugie drzwi otworzone. Dobrze mówię? Źle mówię. Lord... tak. Nie, to dwie te? Nie wiem, co on tak zrobił. Lord Stothard Wither, 1672-1769, hodowca latających koni. A latające konie to nie były właśnie te hipogryfy? Nie wiem w sumie, co to było. Hardodziób, czym był? Czym był hardodziób? Sorry. Ktoś mi tutaj pukał. Także musiałem chwilkę zastopować. Pierą. Gargulec. Ślimak. Proszę. Ta scenka jest. Weź mi oszczędź. O. Ślimak. O, tu jest drugi ślimak. Ja miałam mówić, że kurde. Tamten ślimak, co on odwalił. Potrzebny mi, a on ucieka. Dobra, padaj. Już widzę, że tutaj mamy ukryty ostatni, 11 sekret. Widzicie połamaną ścianę? Proszę. Proszę was bardzo. O, tylko... czuję, że coś by było, jakbym tu wrzucił ślimaka. To mi się otworzyło, nie otworzyło. Chciałbym jakiegoś ślimaka. Kurde. Tam, że tego bym wrzucił tam. Ja pierdzielę, kurde. MMA ze ślimakami. Ja pierdzielę, Potter, ty jesteś tak chory, że kurde, ślimak ci kurde bije. Jeszcze winniczek, takiego, którego cię się żre. Użyło mi się. Ja idę spróbować z nim. Bo on jest dla mnie jakiś taki dość dziwny. Podejrzewam, że to nie jest bez powodu tam zrobione. O! Patrzcie! Czyli tak naprawdę... O! Srebrna karta. Teraz...
Tadeusz Turkel 1632-1692 wsławił się spodzeniem 7 harłaczych synów, których z obrzydzenia zmieniał wieżę. Nie pamiętam nawet, kto był już harłak, szczerze mówiąc. Aczkolwiek tutaj mi się odkrył 11 sekret, a ja uważam, że powinien podkryć o tamtego. Takie, nie wiem, czy to gra zbagowana, czy o co chodzi. Tak czy siak, 11 sekretów na 11 sekretów mam, więc wiem, że żadnej karty nie pominąłem. Mało kto się chyba nie da. Chodź tu. Już wiem, co zdobyłem za brązowe karty. Zauważcie, że mam 3 błyskawice, nie 2. Mam 3 życia. I dużą kartę. Czekaj, Ary. Nie idź tam. Zabrać. O, jeszcze tu jest czynia. Fasolki czy karta? Fasolki tylko. Ja to trącił. Idziemy tutaj. Ustanowił pan nowy rekord. W całej szkole? Dobra, już się tak nie szczyć. Musimy to pominąć. Wiem, że tutaj coś było, jak grę zaczynałem. No właśnie, tak mi się wydawało. A teraz to już mogę przeskrzynić. Karta brązowa. To jest karta na Norwell Twong 1888-957. Zginął ratując dziecko niemagicznych przed zbiegu Manticore'u. Pośmiertnie odznaczony orderem Merlina pierwszej klasy. No tak, można i tak. Gdzie jest Tulumus teraz? O, Ron, ty dupku, przerwałaś mi. Dobra, na razie nic z tobą nie będę robił. Kurzasz mnie, typie. Tam na górę chcę się dostać. Tego czaru mi brakuje. Na 100%. No i w ogóle to mnie kobieta z błędu wyprowadziła, bo ja myślałam, że w dwójce jest sklep u George'a i Freda. Aczkolwiek sklep jest właśnie w trójce. Dlatego może mi się też tak trójka podobała. Nie jest to duży dodatek, ale fajny jednak smaczek niż takie latanie pomiędzy typami, którzy zamiast sprzedać ci kurde kartę, sprzedają ci jakiś tam ziółka. Zastanawiam mnie, ile tu mam w ogóle? 2 na 8. Zastanawiam mnie tylko, gdzie ten gargulec prowadzi. Ja podejrzewam, że ja muszę z tym gargulcem przyjść tu. Sprawdzę. Nie, nie jestem. Może jednak nie? O, już? Tam to się może da. To tu nic nie ma. Tu też nic nie ma. Ale muzyczka taka przyjemna, kojarzy mi się z filmu Powrót do przyszłości. Właśnie z takich pozytywnych końcówek w tym filmie. Teraz trochę zwiedzamy. Mam dość misji. Tu jest skrzynia, którą pewnie i tak już otwierałem. Ale ta skrzynia chce mi dać jeszcze raz fasolki. Dziękuję. To wyzwanie zrobię z przyjemnością, tą sprężynkę. Chociaż Defindo już mi dużo tutaj otworzyło drogę, jeżeli chodzi o pokój ten marzeń, nie? To jest chyba pokój marzeń. Gdzie my idziemy? Wracamy do Hogwartu? Durny jesteś? Kurde, spacją wypiłem eliksir wiginowy, nie wiem dlaczego. Ja tego się nie... Był to ślata. W sensie te gnomy, tylko nie wiem teraz już które, czy te małe, czy te duże. Już widzę. Defendo!
I ty do środka. Jak puzzle. Dziękuję. Na razie. Dobra, czyli tu będziemy zdobywać ten drugi składnik do eliksiru wielosokowego. Chodzenie, ja będę uważał, ty zawsze uważasz, ty ci poruda. On był taki kurde tchórzem, taką mędą. Dobra, mam nadzieję, że tu mi się gra zapisze gdzieś. Oby. Tutaj sekrety są trzy. Liczę na to, że gra mi się tu zapisze. Ja po prostu będę się moimi na ten moment z wami żegnął. Jeżeli odcinek wam się podobał, zachęcam was do zostawienia łapy w górę, do subskrybowania kanału, no i do wbijania na fanpage. Róbcie na tym fanpage'u ruch, bum, bum, bum. Piszcie komentarze, podziwiajcie moje posty i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!